Memoriał Stanisława Padlewskiego, festiwal na Słupnej, maraton filmowy w Gołkinie, mecz Hegemon na Wesołej, a nawet koncert orkiestry KWK Mysłowice Wesoła. To wszystko i więcej w ten weekend w Mysłowicach. Zobaczcie sami. Magdalena Warchoł, witam serdecznie. Już najbliższy piątek od godziny 13.30 rozpoczyna się 19. Memoriał imienia Stanisława Padlewskiego w piłce siatkowej i będzie trwał przez cały weekend na hali widowiskowo-sportowej Mosir na Bończyku. Zapraszamy wszystkich miłośników siatkarskich emocji do kibicowania. Na turniej zaprasza klub sportowy Silesia Volley MSK Mysłowice. W najbliższy weekend zapraszamy również wszystkich na festiwal muzyczny Srogie Granie do Parku Słupna. Czwarta edycja festiwalu potrwa dwa dni, podczas którego poza świetną muzyką towarzyszyć będą Leśna Galeria Sztuki, rodzinne atrakcje, jak i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Bądźcie z nami w piątek i w sobotę od godziny 17 na Słupnej. Zapraszajcie znajomych, bo to jedyny taki srogi festiwal w Polsce. Po solidnym remoncie, a już od czwartku trwają dni otwarte w filii MOK-u i Miejskiej Biblioteki Publicznej na Morgach. W piątek zapraszamy na ulicę Wybickiego 80 od godziny 15 na zajęcia teatralne, plastyczne, malarstwo i rysunek, szachy, naukę gry na gitarze oraz na zabawę i naukę z naszą maskotką Mokusiem. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach. W sobotę o godzinie 15 klub Hegemon Mysłowice zaprasza na pierwszy mecz ligowy na stadionie Rugby na Wesołej. Nasi rugbyści zmierzą się z Miedziowi Lubin. Jak donosi organizator, obie drużyny łączą górnicze korzenie, zatem nie ulega wątpliwości, że czeka nas twardy i emocjonujący pojedynek. Późnym wieczorem w sobotę, a dokładnie od godziny 21.30 zapraszamy miłośników strachu do Gołkina na maraton horrorów. Gołkino proponuje takie projekcje filmów jak Zakonnica, Kiedy gasną światła oraz Wcielenie. Niedziela zapowiada się bardzo słonecznie, a jak piękna i słoneczna pogoda, to i śniadanie na Polanie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców od godziny 9 na Górkę Słupecką w Brzeczkowicach na rodzinny odpoczynek w przemiłym gronie. Pamiętajcie zabrać ze sobą własny koc. W niedzielę o godzinie 15 zapraszamy na koncert patriotyczny i religijny z okazji stulecia III Powstania Śląskiego na rynku w Mysłowicach. Zagra dla nas orkiestra kopalni KWK Mysłowice Wesoła. A oto najnowsze premiery Gołkina. Small World, nowy film Patryka Wegi opowiadający o handlu dziećmi. Vivian. I'm 12 years old and I'm a virgin. I'm a very happy and outgoing girl and what I'm looking for is a friend who can show me the world. Komedia teściowie, na który warto pójść do Gołkina. Szalona opowieść o tym, co może się wydarzyć, gdy puszczają nerwy. A ty zapłaciłeś za to wszystko, nie daj Boże? A jak myślisz? Albo żeby się pobrali chociaż za miesiąc, rozwiedli. To było przynajmniej, no, normalnie, jak u wszystkich. A jak oni jednak przyjadą? Zobacz, przyjechali jednak. Fajnie. Wstyd najgorszy. 4 lata za nią chodził przed ołtarzem, zostawił. Fandziu, no co ty opowiadasz? Madison jest sparaliżowana szokującymi wizjami makabrycznych morderstw, a jej udręka pogarsza się, gdy odkrywa, że to rzeczywistość. Horror Wcielenie w Gołkino. Whatever it was. It's back. He killed again. He's getting closer. He wants to talk to you. Mom, what do you know? He's coming for me. To już wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o konkursie. Jeżeli chcecie zgarnąć podwójne zaproszenia do Gołkina, napiszcie pod programem, który film Was interesuje i dlaczego. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.